Siemanko, cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny dzień wożenia kukurydzy, cięcia kukurydzy, już drugi. No i dojechał do nas kolejny zestaw, tak jak mówiłem, kolega. Odmalowanym, odpisowanym MTZ-em. Sprzęcin dochodzi. Musiałem Michałowi trochę pomóc, bo akurat rozsypywał po całej pryzmie. On tak robi. Po calusieńkiej, od początku do końca, powolutku, powolutku. Bardzo dobre to jest, bo nie muszę po prostu za bardzo rozgarnywać całą łychą, tylko po troszeczku, po troszeczku. Całej garści, tylko lekko rozgarnę i gotowe. Sprzęt ładnie odmalowany. Kurde, ledy świco. Ja już na pryzmie, cały czas tutaj, odkąd przyjechałem z pracy, jestem tylko i wyłącznie na pryzmach, na jednej i na drugiej. Czemu na dwie pryzmy, nie na jedną, później dopiero drugą? A ze względu na to, że jest łatwiej, o wiele jest łatwiej, gdyż jak wożą trzy zestawy, a nawet dwa, na jedną stronę kipruje jeden ciągnik, na drugą dwa lub jeden też. I łatwiej mi jest, bo podczas ugniatania jednej strony na drugą stronę kipruje już kolejny ciągnik, już wysypuje tą kiszonkę. Przez co jest mi łatwiej udeptać samemu takim ciągnikiem tą kukurydzę, bo tak to no sami wiecie, bym też nie dał rady, bo zaraz by przyjął kolejny i kolejny i bałamuta z wysypywaniem. A tak to bezproblemowo jestem w stanie ugnieść obydwie pryzmy naraz i każdy jeden ciągnik, który przyjedzie. Jest tu mały nieporządek, ale brat nam szybko brał i wygarnywał te wszystkie folie stare, te opony, tą ziemię po prostu z tego kopca, z tego dołu, żeby no po prostu było gotowe, a krzesny przyjedzie, żeby było gdzie sypać i nie bałamucić z tym wysypywaniem. Zobacz, to tako dobro, drogo gałka i nie wytrzymała. Niestety. Kurde. Trzeba co wkręcić, bo nie da rady. Serwo wykuńczyło mi kurde gałkę. To wspomaganie na serwo to jest naprawdę tragedia. Niby jest dobre, jak się to regeneruje i się o to dba, no faktycznie. Ale przy orbitrolu nie trzeba nic kurde regenerować, nie trzeba nic, tam jednie pompa i wymiana i jazda dalej, no. Kurde. No jest dłużej wytrzymalsze orbitrol. Dłużej wytrzyma, a serwo no niestety, masakra. Masakra, muszę jakoś wytrzymać bez tej gałki. Jutro trzeba co wkręcić, bo nie da rady, mamy jeszcze gałki inne. To się Ursusa tu wkręci, zobaczymy jak będzie wytrzymała. Ale ta gałka to była porządna, kurde. No niestety. Siema internety. Witajcie na kanale AgroMax YouTube. Z tej strony Sławek Glock. Co mogę powiedzieć? Mamy dzisiaj 15 wrzesień. U nas cięcie kukurydzy. Oczywiście niby po staremu, ale trochę w zmienionej formie. Ja oczywiście siedzę w New Holandzie i przyczepa potęgę.
A dlaczego zdecydowałem się ją wozić? A dlatego, że dużo na nią wchodzi. Dwa razy tyle, co mam przyczepy, więc sobie śmigam. Ja będę powiedzieć, więcej zabieram, mniej kursów. O, ja, tak by to można ująć. No. Zresztą wszyscy wiedzą, o co chodzi. Bo niestety na te moje przyczepy D47 bez obstawek, 60-kami to nie za bardzo. Powiem tak, jak wozimy, tutaj mamy sąsiednie wsi, jeździmy, mamy tu kawałek własny. I co mogę powiedzieć, że tak, ja wożę, Michał swoim traktorem i MTZ-em, no i tata wozi bestią i jednoosiówką, bo ona, wiecie, o tym używała obstawki, także trochę na nią wejdzie. Kukurydza jeszcze tutaj jest bardzo zielona, trochę zawczasu na koszenie, no ale spieszymy się, bo 20 mamy wesele u siebie, więc musimy to wszystko ogarnąć. Spieszymy się jak możemy, oczywiście bez awarii się nie da, nie obejdzie się, zawsze jakaś awaria potowarzyszy nam, no nie ma innej opcji. Nie wiem, czy mam tam jechać, czy dojadą. To jest tak, wyjechaliśmy o 12, oczywiście każdy ma swoje tam obrządki, porządki, kuzyn i ja. Przegląd maszyn, jakieś tam usunięcie jakichś drobnych usterek, tankowanie, co bądź, co nie bądź. No i na wszystkim schodzi. A potem są jakieś problemy właśnie, jak to zawsze, często i gęsto, nie? Myślałem, że dojadą, a oni nie dojechali. Więc przyczepka pełna. Ale wiecie, kukurydza jeszcze zielona. Na tym poprzednim, tam co kręcili na początek vloga, była bardziej przyschnięta. Ale myśleliśmy, że tu jest przyschnięta, a tym ni cholery, jest zielona. Trochę nam tutaj dziki zrobiły, przerzedziły nam to, ale pomimo tak i tak nieźle się sypie. To jest taki specyficzny kawałek, bo tutaj, gdzie w tym miejscu jestem, woda stoi, no i nie wszędzie te ziarna uschodziły dobrze. Przesiewałem to drugi raz, ale widać, że to nie ujęło. A co zrobić? Tam dalej już widzę, jest lepiej. Kukurydza kolbę ma ładną, nie powiem. Ale jeszcze jest zielona, ale co zrobić? Kolba jest ziarno, powoli faza mlekowa się robi, więc zetniemy i będziemy mieli spokój, bo jeszcze u kuzyna nam zostało 2 hektary. Ale kuzyn nie chciał właśnie u siebie ciąć, bo mówi, jak macie wesele, to wodę wiadomo, te korony, nie korony, różne sprawy, ubierania. Także skosimy pierwszy u nas, a u niego, jak zdążymy przed weselem, to zdążymy, a jak nie, to zależy od warunku pogodowych, od awarii, nie, to już po 20 skosimy. Resztki będzie po sprawie. I co jeszcze mogę powiedzieć? Zanosi się, że będzie dużo lepsza kukurydza, no, dużo więcej będzie niż w zeszłym roku. Bardzo dobrze, bo w tym roku nam brakło właśnie, do nowej nie starczyło. Także więc pisiłem koncernie. Jeszcze może powiedzieć, no. Robimy na grubszej siewce, bo niestety taka zielona na
takiego wiatru. No takie są specyficzne te sieczkarnie. W tamtym roku było podsuszone, więc to nawet szło ładnie. Nagrywa się? I nagrywa się, jeszcze nie. To wszystko dobrze. Gdyby wszystko tylko dobrze nagrać, żeby wszystkoście widzieli. Muzyk mam odrobił, bo troszeczkę za dwa szybko pojechał. No, trochę mam przepchało tutaj. Wczoraj nam pięknie szło. Do nocy mnie kosili. Oczywiście to przed domem na różnym kawałku. Mogę wam powiedzieć, że jestem zadowolony z zakupu tej przyczepy, bo
jednak chodzi bardzo dużo. Nie ma tyle przejazdów, paliwa i tyle nie idzie. Szczególnie tu do dolnych pól, no i możemy sobie te środki włożyć, a nie trzeba dużo ciągników, bo ja mam z nią sporo roboty. Tą przyczepą.
rozumiem dlaczego, czy przez to, że właśnie mają dużo jeszcze wody, wilgoci i są zielone i to ziarno jeszcze jest zbyt miękkie. Akurat u mnie na terenie właśnie tego deszczu nie brakowało już później od połowy roku, a okurzenia nie było. Teraz mieszkamy 10 km od siebie, a u nas padało kilka razy ostatnio, a u niego wcale, albo porosiło tylko. Jeszcze narzeka na deszcz, że brakuje. W tamtym roku znowu miał go więcej, jakoś chyba się więcej. W tym roku ładniej, ale one się odwróciły, można by tak powiedzieć, tak często. Zmienimy zakres. I ogień. Taśmy na sobie